Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj kolejny, już 9. odcinek naszego cyklu o mitach. Dzisiaj bierzemy się za bardzo ciężki, trudny mit, ale strasznie popularny i strasznie niebezpieczny, dlatego poświęcimy mu więcej czasu niż zwykle. Jest to mit nauki, czyli co się dzieje, kiedy traktujemy naukę jako bożka. Może dam taki przykład. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na jakiejś dyskusji albo na imieninach u cioci, no i ktoś mówi, no badacze ze Stanfordu stwierdzili, że, i tutaj jakieś tam twierdzenie, a w podobnej sytuacji, no, ale Pan Jezus w Ewangelii mówi to i to. Który z tych dwóch argumentów będzie ważniejszy dla ludzi? Czy nauka, czy wiara i objawienie? No właśnie. I jeżeli nauka, to znaczy, że bliscy jesteśmy właśnie tego bożka i wiary w niego. Ja często już odwoływałem się oczywiście do tego problemu i pokazywałem, jak objawienie, porządek tego świata, który tam znajdujemy, współgra z nauką. Pokazywałem, jak na przykład czarna śmierć, do jakiego stopnia była lekceważona, a jedynie ratowały się te często zakony, ale głównie gminy żydowskie, które stosowały się do zasad objawionych w Pięcioksięgu. W średniowieczu ten porządek, o którym staram się mówić w tych odcinkach wiele razy, dzielił się na takie dwa porządki. Porządek moralny i porządek naturalny. Co się stało z tymi porządkami? Jak się popatrzymy na historię XX wieku, widzimy całą masę rewolucji. Mamy najpierw rewolucję komunistyczną, potem mamy hitleryzm, potem mamy rewolucję seksualną i widzimy, jak te rewolucje dokładnie łamią ten porządek. Łamią ten porządek i można powiedzieć tak, że ich porażki powinny być kompromitacją nauki, dlatego że ona, każda z tych rewolucji odwoływała się do jakichś badań naukowych. I teraz to, że one się nie skompromitowały, mało tego, to, że ludzi obojętnych religijnie albo wręcz ateistów na świecie coraz bardziej przybywa, oznacza, że sprawa nie jest taka prosta, że ten bożek rzeczywiście, bożek nauki zastępuje religię, że ludzie nie potrafią połączyć jednego z drugim. No i teraz pytanie jest, dlaczego tak się dzieje? No, na to pytanie odpowiedział dość mocno, bym powiedział, Jan Paweł II w swojej encyklice Fides et Ratio. Pozwolę sobie przeczytać ten fragment. Jeżeli człowiek mimo swej inteligencji nie potrafi rozpoznać Boga jako stwórcy wszystkiego, to przyczyną jest nie tyle brak właściwych środków, co raczej przeszkody wzniesione przez jego wolną wolę i grzech. Myślę, że to jest bardzo mocny cytat i on pokazuje, do czego nam tak naprawdę potrzebny jest porządek moralny. Porządek moralny to jest tak naprawdę porządek oparty na miłości i oparty na tym, że jakkolwiek oczywiście bierzemy pod uwagę rozum, żeby ten porządek stworzyć, ale najważniejszym elementem porządku moralnego jest porządek miłości, którego uczy nas Bóg. I to jest, można powiedzieć, podstawa, tak jak ją widziano do czasów średniowiecza. Chciałbym, żebyśmy teraz przeszli taki krok po kroku wszystkie etapy tego sporu między nauką a wiarą i tego, może nawet historii tego, jak to się stało, że nauka stała się tym bożkiem. Zacznę od takiego dosyć mocnego i trudnego przykładu. Na samym początku Żydzi wychodzą z ziemi egipskiej, idą do swojej ziemi obiecanej, no i co się dzieje? Okazuje się, że w tej wędrówce przeszkadzają i ludzie starzy, niedołężni, którzy, można powiedzieć, ociągają się, idą w tyle. I wtedy Żydzi pozostawiają ich po prostu na pustyni, na niechybną śmierć. I można powiedzieć, reakcją na to jest stworzenie i danie im przez Pana Boga przykazania czwartego, które brzmi tak: czci swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan Bóg, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi, którą ci daje Pan Bóg Twój, Chodziło tu pewnie w domyśle o tą ziemię obiecaną właśnie. Innymi słowy, co to oznacza? Ja chcę zwrócić tylko taką uwagę, że gerentobójstwo, czyli zabijanie starszych ludzi, starszych osobników, było praktykowane w wielu wierzeniach i kulturach pogańskich. Nie wiem, czy Państwo znacie, taki był już dawno w latach 80. zrobiony film Ballada o Narajamie. To jest historia pary starszych ludzi, 70-letnich, którzy są wygnani z wioski, bo muszą iść zgodnie z tradycją na taką górę Narajama, gdzie umierają, bo taki jest tam zwyczaj. I takich przypadków można by mnożyć w wielu kulturach. To było, można powiedzieć, działanie zgodnie z, ja bym powiedział, nawet nie naturą człowieka, bo do tego wrócimy jeszcze, ale zgodnie z przyrodą, tak jakby człowiek był zwierzęciem. W tym cyklu często powtarzam o tym, że człowiek nie jest zwierzęciem, w związku z tym te prawa również nie są takie jak zwierzęt, bo zwierzęta rzeczywiście, jeżeli w stadzie wilków czy w stadzie lwów pojawia się stary, niedołężny osobnik, który zwalnia bieg całego stada, zwalnia obronę tego stada przed jakimiś wrogami, to po prostu tego starszego osobnika się eliminuje, wygania. Tym przykazaniem, czwartym przykazaniem, można powiedzieć, uznanie godności człowieka, tego, że człowiek jest czymś innym niż zwierzę, to czwarte przykazanie, można powiedzieć, to przypieczętuje. I to oznacza, że nie jesteśmy tak jak zwierzęta, że mamy swoją godność, tą godność rozpoznajemy w miłości do drugiego człowieka i tym się różni właśnie takie spojrzenie naturalistyczne, bym powiedział, od spojrzenia moralnego i porządku moralnego i porządku naturalnego, ale jako natury człowieka, które nam daje Bóg. I teraz oczywiście to jest tylko przykład jednego przykazania, skąd ono się wzięło. Tych przykazań jest, i któryś z rabinów policzył, nie jest 10, tylko 613. W Starym Testamencie 613, pewnie można by dodać jeszcze ze 100 z Nowego Testamentu. Ale wszystkie te przykazania, w które my wierzymy, że były objawione, no również dlatego wierzymy, że były objawione, bo one nie idą w zgodzie z takim naturalistycznym porządkiem. One często wymagają od nas opieki nad ludźmi, którzy z punktu widzenia takiego doboru naturalnego lepiej jakby było, jakby umarli. Ta spójność między życiem, czyli praktyką życia, nauką, w sensie wiedzy o porządku naturalnym i porządkiem moralnym, ona była do czasów średniowiecza czymś jednym. Tam nie było żadnego problemu. I dopiero później zaczyna się rozdźwięk. I teraz coś się zaczyna zmieniać. To znaczy zaczyna się ten ład, ten porządek powoli zmieniać i takim pierwszym pierwszą osobą, pierwszym badaczem, naukowcem, który dokonał bardzo dużej zmiany, oddzielenia nauki od życia. Myślę, że to jest tutaj najważniejsze, był Galileusz. Galileusz stwierdził, że nic, co nie jest matematyzowalne, nie może być naukowe. No, jest to na pewno bardzo bliskie wielu naszym naukowcom. Jak chcesz coś powiedzieć naukowego. W związku z tym wszelkie inne rzeczy, którymi się do tej pory zajmowaliśmy, a nie są matematyzowalne, nie mają sensu. Już, można powiedzieć, cały porządek moralny w ten sposób wyrzucił do śmieci. On uznał, że to jest w ogóle według innego porządku, można o tym mówić. Dzisiaj już to jest zupełnie inaczej. Dzisiaj już wielu jest badaczy, teoretyków, którzy są gotowi tworzyć matematyczne modele moralności, ale to jest już osobny, znowu ciekawy bardzo temat. I od tego się zaczęło, to znaczy oddzielenie tego, co matematyzowalne i to było naukowe, od tego, co wszystko niematymatyzowalne, ale tam oczywiście różne inne rzeczy, kwestie emocji, kwestie, wiele różnych aspektów życia również w to wchodziło. No i pierwszy podział już został zrobiony. Nie bardzo, można powiedzieć, ktokolwiek na to zwrócił uwagę, dlatego że w tamtym czasie ten porządek moralny naukowców samych był raczej zachowany. Jak wiemy, Galileusz sam był wierzący i jakby nie było widać, żeby tam był jakiś problem. Problemy zaczynają się troszeczkę później, kiedy dochodzi do kolejnych rozdzieleń. Kolejnym jest Hume, który już moralność oddziela od nauki, dlatego że twierdzi, że moralność jako zajmująca bardziej emocjonalna nie może być badana naukowo, ale potem już można powiedzieć już całkowitego dobicia kwestii moralności jako rzeczy objawionej nam przez Boga, czyli tego porządku moralnego jako objawionego nam przez Boga dokonuje Immanuel Kant, który twierdzi, że zasady moralne można rozumowo wywnioskować. Nie potrzebujemy Boga, żeby mieć prawo moralne. I ludzie sami mogą sobie zdecydować, co jest moralne, co nie. Można się od Boga oddzielić. Nie był potrzebny Bóg ze swoją prawdą i swoim pokazywaniem porządku świata moralnego i naturalnego do tego, żeby móc dobrze żyć na przykład. No i teraz to scedowanie kształtowania moralności na ludzi skończyło się, tak jak to się kończy i widzimy to dzisiaj, na to, że już w tej chwili parlamenty decydują o tym, co jest dobre moralne albo co nie jest złe moralne i różne gremia, oczywiście tam są również eksperci, ale to między innymi to jest powód, dla którego były możliwe te rewolucje, o których mówiłem na samym początku. Właśnie, bo te rewolucje decydowały. Skoro człowiek może decydować, to my będziemy decydować i będziemy wywnioskowywać na różne sposoby. Jak się Państwo domyślacie, taka sytuacja powodowała ogromny zamęt, bo każdy wywnioskowywał sobie co innego. To po pierwsze, po drugie byli ludzie, którzy dalej wierzyli, uważali, że prawo objawione jest prawem objawionym i należy czytać Biblię i szukać inspiracji od Boga i pytać się Boga i modlić, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Inni mówili, no nie, to jest w ogóle jakaś pomyłka. No i teraz i kłócili i prowadzili niesamowite spory o tym, co jest moralne, co nie jest moralne. Długo o tych sporach pewnie można mówić. To, co się stało, to to, że nagle my, jako ludzie, zostajemy z głównymi naszymi dylematami, takimi dylematami, czy ja mam na przykład pracować w firmie, która robi coś złego, która wykorzystuje ludzi, która eksploatuje, nie wiem, biednych ludzi w Bangladeszu. Czy ja mam w takiej firmie pracować? A ta firma tylko sprzedaje. A czy ja mam wysłać swoje dziecko do przedszkola, które być może łamie jego kręgosłup moralnym? I takich dylematów mamy strasznie dużo. I można powiedzieć, że dziedziną już, która tak naprawdę rozwiązuje te wszystkie dylematy, niestety stała się ekonomia. To pragmatyzm ekonomiczny, takie sprowadzenie do życia sprawiło, że ludzie zagubieni między wiarą a nauką zdecydowali się, że no to w takim razie po prostu ja będę żył, tak? Trzymają się życia, tylko że to życie teraz, czyli można powiedzieć, rozdzieliła się nam nauka od moralności, ale życie pozostaje pod ogromnym wpływem ekonomii. I teraz muszę powiedzieć o jednej rzeczy, która jest bardzo ważna. Już mówiłem o tym wiele razy poprzednio, że nie ma czegoś takiego, że jakaś wielka idea nagle zostaje ze względu na jej wielkość, jakość jest bardzo mocno, obejmuje cały świat. Już mówiliśmy o tym i dawaliśmy przykłady wcześniej, że zwykle u podstaw jakiejś idei i jej popularności leży jednak wsparcie biznesu, wsparcie. I dlatego pewnie mało kto wiedział przez wiele, wiele lat o pismach młodego Marksa, a tak dużo wiemy o pismach Marksa i o jego pracach, które już były sponsorowane przez jednego z bardzo bogatych ludzi, Fryderyka Engelsa. I to jest przykład znowu tego, na co zwracam szczególną uwagę, że biznes i idee zwykle idą w parze i również ta idea o nauce jako zastępniku Boga oczywiście tutaj miała swoje źródło. Nie chcę powiedzieć, że to tylko Engels sprawił, że marksizm był popularny. Oczywiście błędy Kościoła, zbyt małe podkreślanie, eksploatacja, jaka się działa w koloniach, cała w ogóle idea kolonializmu, no to wszystko sprawiło, że można powiedzieć, dawało również argumenty marksistom. No i marksiści zaczynają zdobywać świat. I teraz co to oznacza również, tak historycznie rzecz biorąc? W momencie, kiedy nauka została oddzielona od moralności, ma ona niesamowite możliwości rozwoju. To znaczy, można teraz niemal robić wszystko, jak tylko się zadba o to, o lobbying, to znaczy, żeby przegłosowywano odpowiednie prawa, które będą dawały korzyści finansowe. I w ten sposób przez to, że i naukowcy, ale oczywiście kapłani również to robili, po momencie odrzucenia boskiego porządku tracą kontakt z życiem, tracą tą wpływ na ludzi, no i stają się ofiarami, bardzo często ofiarami tych, którzy korzystają z różnych odkryć naukowych do własnych celów. No więc zaczynają się cała seria różnych, mamy prawa reprodukcyjne, równościowe, antydyskryminacyjne, antyprzemocowe, wszystko po prostu można pod ideą różnych pozytywnych praw obywatelskich sprzedawać po to, żeby tak naprawdę zagwarantować sobie różne korzyści finansowe, które z każdego z tych praw będą potem będą nam przynosić, znaczy nam w sensie kapitalistom. Dam taki przykład, który wydaje mi się bardzo dobrze ilustruje właśnie tą sytuację. To jest pigułka antykoncepcyjna. Prace nad pigułką trwały wiele lat. Jednym z badaczy, ginekolog, który chciał pomóc osobom, które miały kłopoty z poczęciem dziecka. Bardzo głęboko wierzący katolik, sam miał 4 dzieci i w pracach nad bezpłodnością odkrył, skąd się ta bezpłodność bierze, a w związku z tym odkrył również, co zrobić, żeby kobieta była bezpłodna. No i był przekonany, że to daje różne możliwości w trudnych sytuacjach. Takie zatrzymanie płodności może być kobietom potrzebne. To są, można powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z wynikami badań naukowych. Teraz inny badacz, też zajmujący się tym samym tematem, Gregory Goodwin Pinkus, on z kolei ma wsparcie sufrażystki, czyli bardzo mocno ideologicznie nastawionej kobiety, pani Margaret Sanger, i namawia Johna Rocka do wstąpienia do jego zespołu. John Rock dostaje wtedy razem z tym zespołem ogromne wsparcie finansowe. No i za to wsparcie finansowe będzie musiał gorzko zapłacić, dlatego że w trakcie pracy nad pigułką no, dochodzi do wniosku, że właściwie pigułka jest takim prawie że naturalnym sposobem regulacji urodzeń i kiedy Pius XII w trakcie jednego ze spotkania z położnymi mówi, że no, można, jest dopuszczalne stosowanie regulacji urodzin poprzez obserwację cyklu miesiączkowego i wykorzystywanie pewnych naturalnej płodności, niepłodności w tym cyklu, wtedy John Rock jest przekonany, że oczywiście no, papież również zaakceptuje pigułkę, która jest też, można powiedzieć, naturalnym wykorzystaniem tego cyklu. Tak się jednak nie dzieje. Paweł VI w encyklice Humanae Vitae bardzo mocno krytykuje wykorzystanie hormonalnych środków do kontroli urodzeń. Jest to szok. On korespondował wcześniej z papieżem. No, to jest dla niego ogromny szok i po tej decyzji Kościoła sam John Rock decydował się odejść od Kościoła. Dlaczego mówię, że to jest dobry przykład? Dlatego, że wiemy potem, co się stało dalej. Dalej mamy wykorzystywanie komercyjne pigułki, sprzedawanie pigułki i dawanie jej wszystkim powszechnie. To powoduje do zmiany obyczajów, to powoduje do kryzysów różnego rodzaju małżeństw. Wcale nie powoduje, jakby się wydawało, co powinno się zdarzyć, zmniejszenia aborcji. Aborcja jest, jak można powiedzieć, dalej bardzo wysoka. Natomiast dochodzi do... Pigułka jest jednym z elementów rewolucji seksualnej, no, której efekty widzimy, negatywne widzimy teraz. I teraz... Teraz pytanie jest takie, no dobra, no ale w końcu kto miał rację? No więc jak się popatrzy teraz na wyniki badań nad skutecznością różnych metod kontroli urodzeń, okazuje się, że ta metoda oparta na naturalnym cyklu, która w tej chwili już jest niesamowicie mocno rozwinięta, to już nie jest kalendarzyk, jak niektórzy by chcieli. To są już bardzo zaawansowane programy komputerowe, to są specjalne termometry do mierzenia temperatury i tak dalej. Już nie chcę wchodzić, bo to jest osobny temat, ale w każdym razie jest to już, można powiedzieć, również bardzo mocno rozwinięte naukowa rzecz. Jest to najskuteczniejsza metoda, albo jedna z trzech podobnej skuteczności, tyle tylko, że te dwie hormonalne, które są po niej, mają skutki uboczne, których ta pierwsza nie ma żadnych. W związku z tym można powiedzieć, że nauka potwierdza dzisiaj, że jednak to papież miał rację, a nie John Rock. To po pierwsze. No pytanie jest takie, no dlaczego my o tym nie wiemy? Dlaczego tych narzędzi, dlaczego tych programów do kontroli urodzeń nie mamy? No właśnie dlatego, że media opanowane są przez tych, którzy chcą sprzedać tamte metody, a nie tą najbardziej skuteczną, która jest na dodatek uznawana przez Kościół. Więc to jest taki przykład, że porządek naturalny i moralny połączone razem, oparte na objawieniu, wygrywają, nawet jeżeli są poddane bardzo mocnym kryterium naukowym. I teraz, jak już przeszliśmy tą całą historię, jak to się stało i jak to się działo, to teraz chciałbym, żebyśmy się skupili na tym, na samej istocie, jak to się dzieje, jak to się stało, że nauka stała się bożkiem. Zacznijmy, musimy od tego, że po pierwsze skąd się bierze nasza wiedza? I to jest podstawowa sprawa. Nasza wiedza o tym, żeby dobrze żyć, żeby sensownie żyć, ma kilka źródeł. Pierwszym źródłem, największym i najpotężniejszym jest nasze własne doświadczenie. To znaczy, że mamy coś, przeżywamy, mieliśmy wypadek, już wiemy, żeby na zakrętach jeździć wolniej, prawda? I to jest pierwsza sprawa. Od urodzenia to doświadczenie nabywamy i to jest... Druga rzecz to jest doświadczenie innych, które zostało nam przekazane poprzez różne środki kultury. To mogą być powieści, filmy, przedstawienia teatralne, a nawet pewne doświadczenie jest przekazywane w muzyce. W związku z tym można powiedzieć, cała sztuka, ale też pamiętniki, eseje, to wszystko, to doświadczenie możemy nabywać, czyli zamiast się uczyć na własnych błędach, możemy się uczyć na błędach naszych kolegów i nauczyciela, jak mówił mój profesor matematyki. W związku z tym to jest drugie źródło naszej wiedzy. Trzecie źródło naszej wiedzy to jest ta wiedza, która jest bardzo usystematyzowana i to jest wiedza właśnie naukowa, wiedza, która musi spełniać określone rygory, no może prawie, chociaż już teraz nie jest tak dokładnie, ale rygory niemalże matematyczne, ale w każdym razie na pewno bardzo ścisłe rygory metodologiczne, żeby mogła być uznawana za wiedzę naukową. I to jest jak najbardziej absolutnie bardzo dobre źródło wiedzy. No to, że być może za chwilę będziemy mieli szczepionkę na COVID-a, to, że mamy telefony komórkowe, komputery i cokolwiek sobie wymyślimy, to jest między innymi dzięki tej wiedzy. Czwarta wiedza to jest taka wiedza, o której często nie wiemy, że ją mamy. To się mówi o tym, że to jest wiedza praktyczna. To jak mówimy, no, to, że mówimy, to, że chodzimy, że wiemy, jak stawiać nogi, ale też uczymy się bardzo wielu różnych innych umiejętności. No właśnie, wynika z tego, że stajemy się w pewnym sensie ekspertami wiedzy praktycznej na bazie tych różnych innych wiedz, ale to jest jakby osobny rodzaj tej wiedzy. No i jest wiedza, która już jest bardziej kontrowersyjna, niektórzy ją akceptują, niektórzy jej nie akceptują, no to jest oczywiście wiedza objawiona, to znaczy, że katolicy na przykład wiedzą, że Bóg do nas również poprzez różne świadectwa, różne stany mistyczne przemawia i mówi o tym, jak jest prawda i, no i katolicy i wielu chrześcijan w to wierzy. I teraz można powiedzieć, że tak, skoro tak jest, to co się dzieje, jak te różne wiedze są ze sobą w sprzeczności, a tak się może zdarzyć. No, dla mnie jest takim, przyznam, że czytając Pismo Święte mam ogromny problem, bo z jednej strony mamy przykazanie nie zabijaj, po tym, można powiedzieć, powtórnego zdobycia ziemi obiecanej, no, cała historia Izraela, to jest po prostu mordobicie. To jest jedno i z takim chwałą na tym, że tu 75 tysięcy zginęło, 50 tysięcy zginęło. Czyli mamy cały czas mordowanie, mimo że jeszcze parę ksiąg wcześniej. W związku z tym już sama ta wiedza jest, można powiedzieć, sama w sobie jest w sprzeczności, ta wiedza objawiona. No właśnie dlatego teologowie i wszyscy mówią, należy patrzeć na Stary Testament poprzez kontekst, poprzez Nowy Testament, dopiero go rozumieć. A co mówi Nowy Testament? Pan Jezus mówi do Piotra, kiedy ten wyjmuje miecz w jego obronie, schowaj miecz, Piotrze. Tak? Ten, kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie. To jest wiedza, można powiedzieć, to jest dokładnie to, nie zabijaj. Czyli widzimy, jest spójność, ale dopiero ta spójność się pojawia wtedy, kiedy patrzymy w określony sposób na to objawienie, a nie bierzemy go w całości. To oznacza, że wszystkie te opisy wojen były po prostu wymyślone absolutnie nie z objawienia, tylko z zwykłym zapisem jakichś tam historii czy kulturowych i usprawiedliwieniem. To jest jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. Teraz wróćmy do samej wiedzy naukowej. Wiedza naukowa ma jedną charakterystyczną cechę. Ponieważ ona musi spełniać te warunki, bardzo mocne warunki metodologiczne, jeszcze matematyzowalność, nie ma innego wyjścia, jak żeby ta wiedza była rzeczywiście sensowna, ona zawsze oparta jest na jakimś modelu. Na jakimś modelu teoretycznym, który potem się albo potwierdza, albo nie i on w jakichś procentach jest empirycznie potwierdzony, albo nie. I to jest, można powiedzieć, sama esencja wiedzy naukowej. Czyli wiedza naukowa nigdy nie dotyczy i nie może, z natury swojej, nie może dotyczyć rzeczywistości jako takiej całej. Nie, ona zawsze wybiera część elementów i zawsze się okazuje potem, to jest ciekawe, jak się śledzi różne modele, to jest model Ptolemeusza, jest rozwijany przez Kopernika, potem model Kopernika, okazuje się, że też nie najlepszy, jest rozwijany przez Keplera. Czyli widzimy, te modele zbliżają się do rzeczywistości, ale nigdy tak naprawdę nie będą tą rzeczywistością. I to jest kluczowe dlatego, żeby zrozumieć ten mit. Ja pozwolę sobie teraz przeczytać fragment takiej książki Barbarzyństwo Michela Henry, fenomenologa, o którym już pewnie wspominałem w naszych tutaj odcinkach. Wyobraźmy sobie studentkę biologii, która czyta pracę o kodzie genetycznym. Czytanie studentki jest powtarzaniem przez akt jej własnej świadomości złożonych procesów konceptualizacji i teoretyzowania zawartych w książce. Ale aby to czytanie było możliwe, studentka musi przewracać rękami kartki, tak, wiedza praktyczna. Musi poruszać oczami, aby objąć tekst i złożyć jedna po drugiej linijki tekstu. Kiedy studentka się zmęczy tym wysiłkiem, wiedza z doświadczenia, wstanie, opuści bibliotekę, wejdzie po schodach do barku, gdzie odpocznie i weźmie sobie coś do picia i do zjedzenia. Wiedza zawarta w podręczniku, którą przyswajała sobie studentka, kiedy czytała, to wiedza naukowa. Wiedza, którą umożliwia ruchy rąk, oczu, akt wstawania, wchodzenia po schodach, picia, jedzenia, odpoczywania, to znajomość życia. To nie wiedza naukowa pozwala jej nabywać wiedzę naukową. To, jeszcze raz, to nie wiedza naukowa pozwala jej nabywać wiedzę naukową zawartą w książce. To wiedza praktyczna, doświadczeniowa i każda inna, również być może objawieniowa. Tak? Czyli mam nadzieję, że to już jest zrozumiane. Teraz porządek naturalny i porządek moralny nie dotyczy wiedzy naukowej, bo to są modele, to nie jest życie. W związku z tym wiedza naukowa nie ma szans być w jakikolwiek sposób w konflikcie z porządkiem naturalnym i moralnym, bo te dotyczą życia. Więc nie mogą być sprzeczności. Teraz, kiedy zaczynają być kłopoty? No, kłopoty były wtedy, kiedy wiedzę naukową zaczyna się stosować, tak jak John Rock chciał stosować pigułki od razu, nie wiedząc, nie patrząc na konsekwencje. Czyli teraz mam nadzieję, że zrozumiecie Państwo, co to znaczy, kiedy nauka staje się bożkiem. Nauka staje się bożkiem wtedy, kiedy po pierwsze deprecjonuje wszystkie inne źródła wiedzy, i uważa, że jedynie wiedza naukowa to jest wiedza, na której możemy polegać, co jest absurdem, dlatego że w ogóle, żeby wiedzę naukową móc zrozumieć, posiąść, to musimy mieć wiedzę inną, praktyczną, o której tutaj zresztą pięknie Michel Henry pisze. Ale drugi, oprócz deprecjonowania, to jest wtedy, kiedy myli się model teoretyczny z rzeczywistością. Można mieć teorię klas, ale co innego, jak się następnego dnia idzie i zaczyna strzelać do ludzi z innych klas. Można mieć model tego, że jedna rasa, czy jedna kultura, czy jeden naród jest lepszy od drugiego, to wszystko można, ale jak się zaczyna ten model teoretyczny stosować, czyli kiedy się ideologizuje tą wiedzę i zaczynają stosować w życiu, no to wtedy zaczynają być kłopoty. I wtedy właśnie to są ci, którzy wyznają ten mit nauki jako bożka. wtedy już niepotrzebne jest nam nic innego. Chcę tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Teologia również jest nauką i bardzo... To jest, co jest ciekawe, to to, że również teologia może się stać taką nauką. Nie jest z tego zwolniona. To znaczy, że teologia również buduje pewne swoje modele i może te modele mogą między sobą się spierać, teolodzy, czy jest tak, czy tak, a jeszcze daleko jest do rzeczywistości. I teraz daję tutaj przykład dlatego, że papież Franciszek powiedział kiedyś, że teolodzy powinni swobodnie dyskutować, ale między sobą. Ale ludowi Bożemu muszą dawać pewny pokarm wiary, a nie budzić w nim zamęt. Innymi słowy, jeżeli chcesz brać udział w sporach teologicznych, to najpierw nabądź tą wiedzę, która jest potrzebna do tego, żeby ten spór w ogóle zrozumieć. No i teraz pytanie, co dalej? To znaczy, no dalej to jest tak, że to już jest praktyka wiedzy. Dlaczego, można powiedzieć, ta nauka jest taka, staje się tym bożkiem? No bo oprócz tego wszystkiego, co powiedziałem, to są te główne przyczyny. Naukowcy to są bardzo inteligentni ludzie, dobrze obeznani, często bardzo dobrzy, taki pomocni, chętni. Ja mam bardzo dużo doświadczeń z wieloma moimi kolegami naukowcami, którzy no są, ja bym powiedział, bardziej często pomocni niż wielu katolików czy chrześcijan. W związku z tym to jest, można powiedzieć, bardzo elitarne towarzystwo. Trochę staje się taką, naukowcy stają się takim rodzajem arystokracji dawnej. I to jest pierwsza rzecz. Inny przykład, który mi osobiście usłyszałem od Filipa Zimbardo. Państwo znacie ten eksperyment z więźniami i strażnikami. Tam w pewnym momencie ten eksperyment tak się rozhulał, że ci strażnicy zaczęli robić krzywdę tym więźniom. No i teraz kiedyś Zimbardo zaprosił do laboratorium swojego do Stanfordu, w piwnicach Stanfordu, swoją narzeczoną. Był akurat wtedy zaręczony z niejaką Krystyną Maslak. No i on mówi, opowiadał, że popatrz, jeden goni drugiego, popatrz. I mówi, że jego narzeczona popatrzyła na niego tak głęboko i powiedziała mu: Filip, co się z tobą stało? I powiedziała: słuchaj, jeżeli nie przerwiesz tego eksperymentu natychmiast, ja zrywam zaręczyny. To jest niesamowity przykład. Rzeczywiście potem Zimbardo tłumaczył, że inne względy były, dla których ten eksperyment przerwano, także rzeczywiście przerwał, zostali małżeństwem. Zresztą Krystyna Maslak jest też bardzo wziętym i znanym psychologiem. Natomiast to pokazuje ten od modelu do życia, jaka jest odległość. I tym razem życie wygrało. No, sprawa zaczyna być bardziej niebezpieczna, kiedy te modele naukowe, zupełnie zideologizowane, zostają potem zastosowane do na przykład ustalania prawa i w tej chwili nie wiem, jak się to skończyło, ale parę dni temu był głosowany projekt tego, żeby 10 lat więzienia groziło za komuś psychoterapeucie, który w Australii, który by wprowadzał psychoterapię mającą na celu zmianę orientacji seksualnej na heteroseksualną z homoseksualną. Nawiasem mówiąc, ten sam projekt ponoć, mam tutaj, daję Państwu link, jakbyście chcieli tam wczytać się bardziej, ale w drugą stronę wolno, natomiast tą nie można. No i to już jest rzecz niebezpieczna, bo człowiek siedzący w więzieniu, zrujnowaną karierą psychoterapeuty, no to już jest coś, wiemy, że takich przypadków w całym świecie jest coraz więcej. Teraz pytanie jest takie, co my jako katolicy możemy zrobić w tej sytuacji? Po pierwsze, musimy się nauczyć być odporni na wszelkiego rodzaju ideologie, ale również te oparte na pseudonauce, albo nauka nigdy nie jest pseudo, jeżeli jest prawdziwą nauką i znajduje swoje miejsce, pokorę i ograniczania. Natomiast co możemy zrobić? No, możemy szukać, przede wszystkim szukać godności. A co to znaczy szukać godności? Szukać porządku moralnego i naturalnego, który ten porządek jest oparty na miłości, na sumieniu, a to sumienie jest na miłości. To jest pierwsza i można powiedzieć podstawowa zasada, żeby sobie nie dać zrobić naukowcom i ideologizowanym naukowcom krzywdy. Druga rzecz to odwaga i czujność w odróżnianiu jednego i bronienia z właściwego miejsca nauki. Tutaj znowu pozwolę sobie obszerny przykład Państwu przedstawić. Mianowicie nie tak dawno mieliśmy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej i Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk, no można powiedzieć, nie ma już bardziej nobliwej instytucji w obszarze psychologii niż tenże komitet. Zajął w tym względzie stanowisko i przeczytam jeden z fragmentów tego dokumentu, kilka fragmentów tego dokumentu. W Polsce kwestia dopuszczalności przerywania ciąży wzbudza wiele kontrowersji, a większość społeczeństwa nie aprobuje zmian w obowiązującym prawie. Pamiętacie Państwo, jak mówiłem przed chwilą, tak, ludzie są zamieszani, nie mają porządku, bo między podpatrzeniem naukowym, albo raczej pseudonaukowym, zideologizowanym spojrzeniem naukowym, a porządkiem naturalnym i moralnym wynikającym z objawienia i od Boga istnieje pewna różnica i nie wiadomo, w którą stronę pójść. Więc to jest to, co tutaj widzimy odbite w tym dokumencie. Potem damy dalej. W takich sytuacjach, jak pokazują badania, kwestia sprawiedliwości proceduralnej, czyli tej, którą wymyślają ludzie, mają znaczenie podstawowe, a wątpliwości co do legalności i sprawiedliwych procedur w naturalny sposób wywołują protesty społeczne. No, mamy odwołanie się do jakby dwóch pojęć prawa naturalnego i prawa stanowionego i tutaj prawo stanowione jest na pierwszym punkcie, znowu zgodnie z tym, co mówiłem o bożku nauki. Dalej piszą tak uczeni psychologowie. Jesteśmy także przekonani, że odebranie ogólnie rozumianej możliwości wyboru, w tym przypadku bezpiecznego i zgodnego z prawem zakończenia ciąży w sytuacji, gdy mamy do czynienia z nieodwracalną wadą płodu niezdolnego do samodzielnego funkcjonowania, jest w wielu przypadkach skazywaniem matek i ojców na dodatkową traumę i cierpienie. Przypominamy sobie, jak musieli cierpieć ci, którzy chcieli szybciej i musieli zostawiać swoich starych ludzi i dostali przykazanie o czci ojca i matki. Mamy dokładnie ten sam powrót do takiego pogańskiego patrzenia na to, że o życiu i śmierci decydujemy my, czyli nie ma przykazania nie zabijaj i możemy odebrać mu życie w każdej chwili, jeśli grozi mu i nam jakieś trauma lub cierpienie, jakaś nieprzyjemność. Oczywiście tutaj cała to, czego uczy nas miłość, która wymaga poświęcenia, cierpienia często, w ogóle jej nie ma, bo nie ma jej w tym porządku, o którym tutaj mówimy, bo należy do porządku moralnego. I dalej uczeni piszą tak. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, w której państwo polskie jedynie w ograniczonym, a na pewno niedostatecznym stopniu wspomaga takich rodziców w późniejszym wychowaniu wymagających specjalnej opieki troski. Przyznam, że to jest ten fragment, którym ja się zgadzam i myślę, że uczeni powinni się raczej skupić na tym, żeby ten aspekt, dlaczego, kiedy, gdzie państwo może, powinno i jakim zakresie, to powinny być obszar działań naukowych, a nie to, co było pisane wcześniej. I dlaczego mówię o tym? Bo okazuje się, że ten dokument, którego fragmentu Państwu przeczytałem, W głosowaniu online wzięło 29 osób, 5 osób było przeciw. To już, myślę, pokazuje to, o czym mówię. Mit bożka naukowego. Natomiast dwóch profesorów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wyraziło zdanie odrębne, które brzmiało następująco, i też pozwolę sobie Państwu przeczytać. Prawo do życia jest prawem przyrodzonym każdego człowieka, niezależnie od jakości życia, której doświadcza. Przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku prawdopodobieństwa upośledzenia dziecka prowadzi często do śmierci dzieci, na przykład z zespołem Downa. Jako psychologowie uważamy, że należy przeciwdziałać dyskryminacji osób z jakimkolwiek upośledzeniem czy dysfunkcją na każdym etapie ich rozwoju. Stanowisko Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego nie odnosi się do tej kwestii, dlatego wyrażamy zdanie odrębne. Mariola Łaguna i Piotr Francuz. Tych dwoje profesorów jest, wydaje mi się, najlepszym przykładem czujności i powinni być, można powiedzieć, wzorem do naśladowania dla nas wszystkich. Trzecia rzecz. Co robić dalej? Po trzecie, musimy tworzyć nowe instytucje naukowe. Myślę, że przekonałem Państwa, że na polskich uczelniach nie śledziłem różnych innych komitetów naukowych, które się wypowiadały tak albo inaczej na temat tego orzeczenia, ale one, myślę, że to jest papierek lakmusowy tego, co się dzieje w polskiej nauce. W związku z tym potrzebujemy instytucji, które będą naukowe, ale nauka w tych instytucjach zachowa pokorę i dystans, a studenci będą uczeni mądrości życiowej, opartej na wszystkich źródłach, a nie tylko na źródłach naukowych. W związku z tym to jest kolejna rzecz. No i ostatnia rada dla naukowców to, zanim taka instytucja powstanie i zacznie nam dawać różne wskaźniki życiowe, wskazówki, warto wszelkie decyzje rozeznawać samemu, bo skazani jesteśmy na to samodzielne myślenie, skoro nie możemy ufać naukowcom, ale słuchać, pytać, czytać bioetyków, lekarzy, dietetyków, księży, psychologów, wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia, ale też modląc się do Boga o światło, o jasność, o mądre decyzje. Jakkolwiek nienaukowo, śmiesznie i dziecinnie miałaby ta rada brzmieć. Dziękuję Państwu za uwagę.